się odstresować, nie? Fajnie, po szkole czy coś. Z kolegami sobie potem pograć. Wracasz zestresowany do pracy. Chcesz sobie postrzelać, pozabijać, zrelaksować się. Czemu nie? Istnieją dwie teorie w psychologii. Jedna jest taka, że agresywne gry wywołują agresywne zachowanie, a druga jest taka, że agresywne gry, nie tylko gry zresztą, tylko w ogóle przekazy kulturalne, pozwalają nam się wyżyć, czyli że tak naprawdę czynią nas spokojniejszymi. No i jeżeli są dwie przeciwstawne teorie i obie z nich mają ze sobą naukowy i jakby intelektualny potencjał, który się wzajemnie wyklucza, to ja nie rozumiem, dlaczego nagle powinniśmy zacząć wierzyć tylko i wyłącznie w zły przekaz tekstów kultury, gier, komiksów i zacząć cenzurować w jakiś sposób sztukę i kulturę. Tylko dlatego, że jedna teoria głosi, że to może wywoływać agresję. Warto o pewnych rzeczach mówić już w tej chwili, mówić zanim wydarzy się coś strasznego, coś tragicznego, zanim zginie być może jakiś dzieciak, być może ktoś popełni samobójstwo z powodu nienawiści w sieci, ponieważ to, co się dzieje, jest przerażające tak naprawdę. BOOM! Pani Grażynko, nie lubimy takich ludzi na YouTube. A w grach nie ma przemocy. Oż ty kurde, dobra. Jeszcze. Pierwszy raz w ogóle pokazaliśmy akcję, czyli hejt, i natychmiast zdarzyliśmy to z reakcją człowieka. Ludziom się wydaje, że kiedy wyłączą grę, kiedy wyłączą komputer, to świat wirtualny znika. To jest łuda. Tak samo łudą jest ta pozorna wolność słowa, która w internecie pozornie daje ludziom taki nawias, że wszystko można jeszcze odkręcić, odwołać, że to można cofnąć albo wyłączyć komputer. Tak nie jest. Pokazaliśmy kolesia, który dość brutalnie się z tą wirtualną Grażyną obchodzi. Tam były w ogóle jeszcze mocniejsze fragmenty w tej grze. Wybraliśmy akurat faktycznie te, przy których pani Ania się popłakała. Zderzając jedno z drugim, stworzyło tą siłę tego projektu też, bo część ludzi sobie nie zdawała sprawy, wcześniej nikt tego w ten sposób nie pokazał. Gry dla młodych, bardzo młodych ludzi były rodzajem katarsis, to znaczy jesteś zdenerwowany, wkurzony, wróciłeś ze szkoły i źle ci poszło, siadasz do gier, po 15 minutach uchodzi to z ciebie, ponieważ dokonałeś pewnych symbolicznych aktów. No, jak przejechałeś kogoś samochodem, to źle, ale na jakieś strzelanki, takie proste rzeczy. Na poziomie symbolicznym można to robić, nadal trzeba uważać, ale to nie może być tak, że w grach jest świat słodki, przesłodzony, skoro rzeczywistość jest inna, skoro ludzie muszą być świadomi tego, co robią i tego, że działają na innym poziomie niż rzeczywisty. Przecież nie będę grał w gry, w których się, nie wiem, kwiatki sadzi czy coś. Każdy z nas się natknął kiedyś na newsa o tym, że ktoś inspirowany dziełem kultury popełnił jakiś mord albo coś takiego. Na przykład w XI wieku połowa europejskiej chrześcijańskiej ludności pojechała na krucjaty po to, żeby w imię Biblii i tekstu kulturowego mordować ludzi. I to nie jest problem tekstów kultury i to nie jest problem gier, komiksów, książek i tak dalej, tylko to jest problem ludzi, którzy to odczytują i są psychopatami. Moi znajomi z SWPS-u, którzy psychologowie, którzy badali agresję i wulgaryzmy, głównie agresję słowną w sieci, powiadają, że to nie jest tak, że tego jest więcej, czy też, że przytłaczająca część sieci to jest agresja, bluzganie. To nie jest tak, nawet procent jest dużo mniej, ja nie pamiętam, ile to było, ale że to jest najbardziej widoczne i to się rzuca w oczy i to jest podchwytywane przez inne media, no też troszkę po to, żeby zdołować sieć, żeby powiedzieć, że to jest śmietnik. Jeżeli Charles Manson mordował ludzi, inspirując się piosenkami Beatlesów, a Chapman zamordował Lennona, inspirując się burszującym zbożu, to jest chyba dowód na to, że każdy tekst kultury może zainspirować jakiegoś psychopatę do okrutnego czynu. Obojętne, czy to jest Breivik, czy to nie jest Breivik. Breivik miał akurat ten
ten tekst kultury, którym jest Call of Duty. Chociaż akurat Breivik był bardzo oczytanym człowiekiem, on to wiele rzeczy. To nie jest tak, że tylko w Call of Duty grał i tylko dzięki temu zaczął mordować. Nawet Amerykanie twierdzą, że to nie jest takie proste, że gry napędzają agresję. Raczej mówi się o tym, że zostawiają człowieka takim, jakim był. Natomiast gdyby dodać do tego ten element, o którym ja mówię, a więc element taki pedagogizujący, to znaczy, gdyby ludzie zaczęli o tym mówić. No co ja właściwie robię? Ja nie chcę zabijać, ja się tylko wygłupiam, robię to na niby. To jest bardzo ważne, takie uświadomienie, bo nie chciałbym, żeby internet cały był uważany za siedlisko zła, dlatego że kilku debili zrobiło coś głupiego pod wpływem oglądanego filmu. To nie jest jakaś abstrakcja. Nie dawajmy zgody na to, że tam się dzieje źle, tak samo jak nie dajemy zgody na to w świecie realnym. Mamy policjantów, mamy prawo, które sankcjonuje pewne rzeczy, które na pewne rzeczy nie pozwala, na pewne rzeczy się nie zgadza. Myślę, że to, że do tej pory nie mieliśmy żadnej głośnej masakry, znaczy, że jesteśmy w miarę normalnym społeczeństwem. Że tylko powinniśmy się z tego cieszyć. It was in Winnenden, it was close by where I live. And of course it's a terrible happening and a terrible event. The overall media hype about it is wrong. The direction the media is pointing to is more like we need a scapegoat to figure out how this happens because there's no real way to explain the happenings. And so that's like a convenient way in my opinion. There were experiments of gamers, of interviews with gamers and opinions from players, but there were very, very few of them. That it was an extremely one-sided discussion till the very end, you could say. So it would be great if there would be like an opening to the media, to this scene of ours.